Słuchajcie, jesteśmy na Kazimierzu i to jest mnóstwo takich food trucków ze stoliczkami. Rewelacja, dużo takich żydowskich knajpek, wino koszerne, inne tego typu rzeczy. Bardzo klimatycznie, tak trochę inaczej. Jeszcze w tej dzielnicy nigdy nie byłam. No to najwyższy czas być. Słuchajcie, właśnie byłyśmy na cmentarz żydowski. Proszę bardzo, z górek. Słuchajcie, trafiłyśmy na sklepianki. Ogromne świece. Ogromne. Mhm. Zapachowe. No i piękne kubki. A tu co mamy? A żabki, smoki, szkoła kaligrafii. Słuchajcie, swój do swego ciągnie. Zobaczcie, jakie piękne pisma. Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Wchodzimy zobaczyć. Co tam dają? Kolejna fajna wystawa. Poproszę Dorotę, to zdjęcia zrobię. Będzie się pewnie odbijało, ale... Przez zupełny przypadeczek trafiłyśmy na kiermasz. Wycinanki. Sorry. O, wałki takie jak Grzegorz robi ceramikę. Bardzo fajnie. Skórzane torby. I zobaczcie, na starym rynku mamy cuk, działo umysłu dusza i tu właśnie wchodzimy. A, duże też są. No. Jeszcze w kartce zobaczę, wiesz? Tu jesteśmy przy Galerii Krakowskiej, główny dworzec. Idziemy w prawo, po drugiej stronie ulicy. Jest sklep, do którego zmierzamy i nazywa się Paper Concept. Także lecimy patrzeć, co się w nim znajduje. Proszę bardzo, głośno będzie, ale wam powiem, tu nas kroki poniosły. Udane zakupy? Bardzo. Zadowolona? Śmiechu nie widać. Nie widać, mam przezroczystą maskę. Prawda? Ups, łyka. Nie, tak się... tak.